Cześć, z tej strony Sebastian z kanału Na Rowerze. Dzisiaj opowiem Wam o moich odczuciach z użytkowania oraz o rozczarowaniu, jakie pojawiło się niedługo po zakupie roweru. Rower kupiłem niespełna 3 miesiące temu i zdążyłem przejechać na nim ponad 800 km. Niedługo po zakupie i po opublikowaniu pierwszego filmu, który był recenzją mojego nowego roweru, dostałem wiadomość od jednego z widzów, od Jakuba, za co wielkie dzięki, z informacją, czy wiem o występowaniu wady fabrycznej w modelach Big 9 300 i 500 Lite od Meridy. Okazało się, że w modelach Merida Big 9 300 i 500 Lite z roku 2021 producent włożył nieodpowiednie korby nieprzystosowane do ram w systemie Boost. Jak możemy to sprawdzić? Otóż na ramieniu korby widoczny jest symbol. W moim przypadku jest to FCM5100-2. Korba kompatybilna z systemem Boost powinna mieć oznaczenie FCM5100-B2. W komentarzach pod wcześniejszym filmem zadajecie pytania, jakie ma to znaczenie oraz jaki ma wpływ na normalne użytkowanie roweru. Zastosowanie niewłaściwej korby, niekompatybilnej z ramą w systemie Boost, objawia się obcieraniem łańcucha o ramię przedniej przerzutki na dwóch najlżejszych przełożeniach. Sprawdźcie, czy w Waszych rowerach jest zamontowana właściwa korba i czy nie występuje wada, o której mówię. Ja już swój rower reklamowałem, reklamacja została uznana. Dajcie znać, czy w Waszych rowerach też występuje wada fabryczna, o której dzisiaj opowiadam, a może ktoś z Was ma już wymienioną korbę na właściwą.
Jeśli film zainteresował Cię i okazał się pomocny, zapraszam do zasubskrybowania kanału, łapka w górę. Na pewno da mi to więcej motywacji przy tworzeniu kolejnych odcinków i do zobaczenia. Cześć!